W Polsce mamy dzisiaj bardzo wysokie ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym, dochodzące do 1500 zł za megawattogodzinę, czyli złoty 50 zł netto za kilowattogodzinę. Dzisiaj płacąc już końcową cenę energii w rachunkach mamy dużo niższe stawki, ale jeżeli popatrzymy na zachód Europy, to dzisiaj. Tam ceny na poziomie 2-3 tysięcy zł za megawattogodzinę nie są niczym nadzwyczajnym. W Polsce te ceny są mimo wszystko jednymi z niższych w Europie, dzięki temu, że w ostatnich tygodniach krajowe elektrownie bardzo często zgłaszają braki węgla przy, na składach, zgłaszają niedostępność do produkcji energii elektrycznej, a w związku z tym do eksportu prądu na zachód i południe Europy. Dzięki czemu mimo tego, że mamy bardzo wyraźne różnice w cenach między Polską a naszymi sąsiadami, to nie eksportujemy takich ilości prądu jak jeszcze na początku roku, zostawiając sobie większe zapasy węgla na zimę i jednocześnie też utrzymując niższe ceny na rynku hurtowym. To będzie się e, oczywiście też przekładało na nasze przyszłoroczne rachunki za prąd, bo Urząd Regulacji Energetyki no, będzie musiał uwzględnić to, że te ceny nie są aż tak wysokie, jak e, wydawało się jeszcze e, do niedawna, więc e, ostateczne podwyżki cen od stycznia mogą być nieco mniejsze niż e, wcześniej e, wszystko na to wskazywało.